Witam wszystkich, mówi Zofia z Krakowa. Oświadczenie w sprawie środowiska naturalnego. Jak adwentyści Dnia Siódmego postrzegają kwestię ochrony środowiska naturalnego? Czy dążymy do zachowania równowagi? Poniżej zamieszczamy oficjalne oświadczenie przyjęte przez Ogólnoświatowy Zjazd Kościoła Adwentystycznego w roku 1995. Adwentyści Dnia Siódmego wierzą, że ludzkość została stworzona na podobieństwo Boże, a więc ludzie reprezentują Boga jako Jego szafarze i mają zarządzać środowiskiem naturalnym wiernie i owocnie. Niestety zepsucie i wyzysk znaczą sposób, w jaki ludzkość odnosi się do tego obowiązku. W coraz większym stopniu ludzie angażują się w megalomański proceder niszczenia zasobów ziemi, prowadzący do szerzenia się nędzy, degradacji środowiska naturalnego i niebezpieczeństwa zmian klimatycznych. Choć zachodzi potrzeba prowadzenia dalszych badań naukowych, to jednak dotychczas zgromadzone dowody świadczą o tym, że wzrost emisji szkodliwych gazów, zanik ochronnego płaszcza ozonowego, gwałtowne niszczenie amerykańskich lasów i tzw. efekt cieplarniany zagrażają ziemskiemu ekosystemowi. Przyczyną tych problemów w głównej mierze jest egoizm człowieka i jego egocentryczne dążenie do zdobywania coraz większych liczby dóbr oraz stałego zwiększania produkcji nieograniczonej konsumpcji i uszczuplania nieodnawialnych zasobów naturalnych. Kryzys ekologiczny wynika z ludzkiej chciwości oraz braku właściwego i wiernego szafowania Bożym stworzeniem. Adwentyści Dnia Siódmego opowiadają się za prostym i zdrowym stylem życia, wolnym od nadmiernej konsumpcji dóbr i bezsensownego gromadzenia bogactw i bezmyślnego produkowania odpadów. Wzywamy do poszanowania stworzenia, powściągliwego korzystania z zasobów naturalnych świata, przewartościowania potrzeb i afirmacji życia. Oświadczenie w sprawie środowiska naturalnego oświadczenia, zalecenia i inne dokumenty Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, Warszawa 2003 roku, strona 34. Przeczytaj 1 Mojżeszowo 1:26. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Potem rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na obraz nasz podobnego do nas i niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem niebios i nad bydłem i nad całą ziemią i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. 1 Mojżeszowa 9:7. Oto ja ustanawiam przymierze moje z wami i z potomstwem waszym po was. Psalm 24:1. Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia, świat i ci, którzy na nim mieszkają. Psalm 100, werset 1-5. Psalm dziękczynny, wykrzykuj Panu, cała ziemio, służcie Panu z radością, przychodźcie przed obliczem Jego z weselem. Wiedzcie, że Pan jest Bogiem. On nas uczynił i do Niego należymy. Myśmy ludem Jego i czadą pastwiska Jego. Wejdźcie w bramy Jego z dziękczynieniem, w przedsionki Jego z pieśnią chwały. Wysławiajcie Go, błogosławcie imieniu Jego, albowiem dobry jest Pan, na wieki trwa łaska Jego, a wierność Jego z pokolenia w pokolenie. Jakub 5:1-2, 4-5. A teraz wy bogacze, płaczcie i narzekajcie nad nieszczęściami, jakie na was przyjdą. Bogactwo wasze zmarniało, a szaty wasze mole zjadły. 4:5.
Oto zapłata zatrzymana przez was robotnikom, którzy zrzeni pola wasze, krzyczy, a wołania żeńców dotarły do uszu Pana zastępów. Żyliście na ziemi w zbytku i w rozkoszach, utuczyliście serca wasze na dzień uboju. Hebrajczyków 1:3. On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem jego istoty, podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. Jak wersety te wpływają na nasze zrozumienie powyższego oświadczenia Kościoła? Jako chrześcijanie wierzący w to, że nasz świat oraz życie i zasoby znajdujące się na nim są darami Boga, powinniśmy należeć do awangardy tych, którzy troszczą się o środowisko naturalne. Jeśli ktoś wierzy, że życie na ziemi powstało przypadkiem w wyniku działania bezdusznych i ślepych sił, może w tym znajdować usprawiedliwienie dla rabunkowej eksploatacji przyrody dla własnych korzyści. Jednak skoro przyjmujemy, że świat został stworzony przez Pana i jest przez Niego podtrzymywany przy życiu, nie mamy innego wyjścia, jak być wiernymi szafarzami naturalnego środowiska. Jak egoizm człowieka wpływa na jego podejście do środowiska naturalnego? Dlaczego niewłaściwa jest wymówka, że czyny i podstawy jednego człowieka nie mają żadnego znaczenia? Dziękuję.